Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z ulubieńcami stycznia. Mam Wam do polecenia 4 produkty do pielęgnacji, 1 produkt do makijażu oraz chciałabym się z Wami podzielić z książką, którą tak naprawdę przeczytałam jednym tchem. Musiałam ją skończyć i dowiedzieć się, jak się ona zakończy, ponieważ ta historia mnie bardzo wzruszyła i nie mogłam się od tej książki odciągnąć. Tak naprawdę nie było dla mnie ważne, czym się chce jeść, czym się chce pić, po prostu chciałam wiedzieć, jakie będzie zakończenie. Ale zanim coś więcej Wam opowiem na temat tej książki, to zacznę od pielęgnacji. Chciałabym Wam polecić produkt z The Body Shop. Są to produkty, które ja używam od 3 lat i zawsze do nich wracam jesienią, zimą. Pierwszy produkt z The Body Shop, jaki chciałabym Wam polecić, jest to żel kremowy z masłem shea. Bardzo ładnie ten żel nawilża moją skórę, przepięknie pachnie i dobrze się pieni. Oraz w tej samej linii chciałabym Wam polecić również masło, które również przepięknie pachnie, ładnie nawilża moją skórę. Jest skóra po tym maśle gładka, miękka, dobrze odżywiona. Te masło ładnie się również rozprowadza po skórze i szybko się wchłania. Ja naprawdę z tych produktów jestem zadowolona. Jeżeli jesteście zainteresowane jakimiś produktami z The Body Shop, to tylko i wyłącznie kupujcie te produkty na promocji, ponieważ ja teraz kupiłam 3 produkty z The Body Shop i zapłaciłam tylko za nie 20 funtów, gdzie samo masło kosztuje 15. Więc jeżeli chcecie coś sobie kupić z The Body Shopu, to tylko i wyłącznie na promocji. Chciałabym Wam również polecić maskę do włosów z Macadamia Natural Oil Tip Pepper Mask. Jest to maska dla włosów zniszczonych, która bardzo dobrze odżywia moje włosy, nawilża. Moje włosy wtedy są takie miękkie, odżywione, bardzo przyjemne w dotyku. Bardzo dobrze też się moje włosy po tej masce rozczesują i układają. Konsystencja jest taka gęsta, kremowa. Ona ma 100 ml, ale na długo też starcza przez to, że jest taka gęsta i kremowa. Ma świetny skład. A co najważniejsze, ta maska w ogóle nie obciąża moich włosów, dlatego też ja tą maskę bardzo lubię, ponieważ ja posiadam włosy przetłuszczające się, a ta maska bardzo dobrze odżywia moje włosy i nie obciąża ich, z czego oczywiście ja jestem zadowolona. Jeżeli chcecie sobie ją kupić, to polecam Wam, żebyście sobie kupiły ją w TK Maxie, bo ona tam kosztuje o połowę mniej. Kolejny produkt, jaki chciałabym Wam również polecić, jest to peeling do rąk i jest to peeling z firmy Elemis. On ma w sobie imbir i limonkę. Przepięknie pachnie. To jest taki peeling orzeźwiający. Jest to drogi peeling, dlatego też ja używam ten peeling tylko i wyłącznie do rąk. Ja ten peeling wypróbowałam sobie u mojej przyjaciółki Moniki. Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie. I to jest też taki sposób oszczędności. Jeżeli jakiś produkt Was interesuje, to zapytajcie się swojej przyjaciółki, czy też mamy, cioci, siostry, czy możecie sobie wypróbować tego produktu. Jeżeli zauważycie, że ten produkt Wam się spodoba, to wtedy sobie dopiero go kupcie. Dlatego też ja ten peeling sobie kupiłam po zastosowaniu tego peelingu u mojej przyjaciółki. Jest to peeling, który bardzo dobrze złuszcza martwy mast skórek, a zarazem dobrze nawilża skórę i to się utrzymuje nawet do 2 dni po jego zastosowaniu, z czym się wcześniej nie spotkałam tak naprawdę. I jakiego używam? Ja ten peeling nakładam na suche dłonie, czyli mam tutaj na myśli, że najpierw myję dłonie, następnie dobrze wysuszam sobie te dłonie i dopiero wtedy nakładam ten peeling, taką grubszą warstwę i masuję te dłonie przez 3 minuty. I musi być ten masaż bardzo delikatny, ponieważ
Tępienik ma takie ostre drobinki i trzeba uważać, żeby nie uszkodzić sobie naskórka. Ten peeling naprawdę uratuje każde suche dłonie, moim zdaniem świetny produkt. Ja nigdy takiego dobrego produktu nie używałam do dłoni, jestem z niego bardzo zadowolona i polecam Wam go. Chciałabym Wam również polecić rozświetlacz smaka o nazwie Lightscapade. Jest to taka przepiękna mozaika, zobaczcie. Zrobię Wam swatcha i zobaczcie. Ten produkt w ogóle nie ma żadnych drobinek, jest to taka tafla, przepiękny kolor. Świetnie się sprawdzi dla właśnie takiej jasnej karnacji, taką jak moja jest. Jego nakładam na szczyty kości policzkowych, na łuk kopity, na grzbiet nosa, no i dzisiaj go mam również w kącikach swoich oczu. Jestem bardzo zadowolona, jaki daje efekt, taki delikatny, subtelny, przepiękny kolor i cieszę się, że mogłam w końcu zacząć używać w tym miesiącu rozświetlacza, bo jak wiecie, w zeszłym roku nie mogłam tego robić, ponieważ walczyłam z moimi przebarwieniami, które dokładnie znajdują się tutaj, a ten rozświetlacz tak przepięknie odbija światło, jestem z niego bardzo zadowolona. No i chciałam polecić książkę. Główną bohaterką tej książki jest Pelagia, która na łożu śmierci postanowiła wyznać swoją taką najskrytszą tajemnicę swojej wnuczce. Jest to prawdziwa historia, bardzo wzruszająca. Książka nazywa się Bóg liczy łzy kobiety. I bardzo mi się podoba w tej książce to, tak najbardziej podoba mi się to, że mimo tego, co ją spotkało, to zło, to tak naprawdę ona to zło zwyciężyła i nadal była dobrym człowiekiem. Każdy zapamiętał tą kobietę jako wesołą, pogodną, życzliwą, radosną, zaradną. I to właśnie lubię, to mi się właśnie spodobało w tej książce, że ona nadal była dobrym człowiekiem pomimo tego, co ją spotkało. Bardzo Wam polecam, żebyście sobie tą książkę przeczytały. Świetna historia, bardzo wzruszająca. Ja naprawdę musiałam ją przeczytać od początku do końca jednym tchem, nie mogłam się od niej oderwać. Polecam ją Wam. A teraz żegnam się już z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!